Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest funkcja odwrotna do danej funkcji. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania. Tu, moi drodzy, ewentualnie tablice maturalne lub też tablice matematyczne z jakimiś ciekawymi wzorami, przekształceniami też mogą się przydać. No i możemy rozpoczynać nasze zadanie. Mamy wyznaczyć funkcję odwrotną do podanej funkcji. Jak widzimy, mamy tu funkcję y, która prezentuje się dosyć ciekawie. Mamy tutaj funkcje wykładnicze, czyli 2 do x minus 2 do minus x. I jak zabrać się za liczenie tego zadania? No, powiem szczerze, że tutaj może na początek oznaczę sobie to wszystko jako f od x. Jest to dla mnie ważne o tyle, że jak wiemy, jak wyznaczamy funkcję odwrotną, to jakby odwracamy zmienne, czyli ta funkcja zależy od x, no więc odwrotnie, funkcja odwrotna będzie zależała od y. No i jak się za to zabrać w tym przypadku? Rozpoczniemy od wyznaczenia dziedziny. Dla funkcji wykładniczych jako tako zastrzeżeń nie mamy, więc dziedziną są liczby rzeczywiste. X może być dowolną liczbą. No i cóż, cóż możemy dalej zrobić? Idea tego zadania jest taka, żeby wyznaczyć x równa się. Po prostu, żebyśmy teraz mieli nie y równa się, tak jak tutaj, tylko x równa się. Jak to zrobić? W dalszym zapisie będziemy stosować tę tutaj część, czyli y równa się. Zaczniemy, moi drodzy, od tego, że dokonamy dosyć ciekawej operacji tutaj na naszym na prawej stronie równania. Otóż zapiszemy y równa się 2 do x minus i tu zlikwidujemy ujemną potęgę właśnie tutaj 2 do minus x. Wiemy z doświadczenia, że ujemna potęga co robi? Ona wywraca do góry nogami tę podstawę, czyli my to możemy zapisać jako 1 przez 2 do x. Teraz, moi drodzy, potraktuję to jako równanie, jak najbardziej. Pomnożę sobie przez mój mianownik, bo nie chcę mieć wyrażeń z ułamkami takimi. Czyli to będzie, moi drodzy, 2 do x razy y równa się. Jak ja to pomnożę przez 2 do x, bo każdy element muszę, to będę miała 2 do x razy 2 do x. Muszę dodać potęgi, czyli to będzie 2 do 2x. I tu zostanie mi odjąć 1. I jeżeli będziecie próbować na różne strony logarytmowania, to uwierzcie mi, że w tym momencie nie będzie to łatwe, ponieważ na dobrą sprawę nie za bardzo uda się Wam zlogarytmować to. No więc co my zrobimy tutaj? Otóż, moi drodzy, my tutaj zrobimy dosyć ciekawą rzecz. Na początek przeniesiemy wszystko na jedną stronę. Czyli to będzie tak, 2 do 2x odjąć 2 do xy odjąć 1 równa się 0. Czyli sprowadzimy to do tego typu równania i pobawimy się trochę w rozwiązywanie równania wykładniczego. Jeżeli sobie przypomnicie, co w tej sytuacji się robiło? Otóż najlepiej w tej sytuacji podstawić sobie za 2 do x pewną stałą t. Czyli mamy tutaj 2 do x równa się t. My wiemy, że nasze t musi być zawsze liczbą dodatnią, bo 2 do x, liczba dodatnia podniesiona do jakiejkolwiek potęgi, zawsze będzie dodatnia. I teraz po prostu to rozwiążemy. Czyli mamy deltę. Oj, deltę z czego? Jak podstawimy to t, to będziemy mieć tutaj t kwadrat, bo tu mamy tak jakby 2 do x i do kwadratu, minus t razy y, minus 1 równa się 0. Czyli tak, żeby rozwiązać to równanie, y potraktujemy jako funkcję oczywiście, ale to będzie właśnie nasze zmienne tego równania, to jest t. Czyli to będzie nasze b, czyli jakbyśmy chcieli liczyć deltę, to będzie b kwadrat, czyli minus y do kwadratu to będzie y kwadrat, minus 4 razy a, czyli razy 1, razy c, czyli razy minus 1, czyli to będzie minus i minus, czyli będzie plus 4. Czyli to jest nasza delta. Jeżeli ja będę chciała policzyć pierwiastek z delty, to będzie to po prostu pierwiastek z y kwadrat plus 4. Nie uznajemy tu liczb zespolonych, więc nie będziemy tego pierwiastka jakkolwiek wyciągać. Czyli to jest mój pierwiastek z delty. Czyli moje rozwiązanie T1 to będzie co? Będzie minus b
czyli y, minus pierwiastek z delty, czyli y kwadrat plus 4 przez 2a, czyli 2. Natomiast te 2 to będzie minus y, czyli y, plus pierwiastek z y kwadrat plus 4 i to wszystko przez 2a, czyli 2. I teraz ktoś się zastanowi, no dobra, ale które rozwiązanie ja mogę wziąć pod uwagę? Moi drodzy, niestety rozwiązania T1 wziąć pod uwagę nie możemy, dlatego że ono nie zawsze będzie liczbą dodatnią, ponieważ jak widzicie, jeżeli byśmy szacowali, to tak, y kwadrat spierwiastkowany to będzie y. To jest równe temu, co mamy tutaj. Jeżeli ja dodam do tego 4, to nawet jeżeli to spierwiastkuję, to nadal to będzie większe od y. Czyli to wyrażenie odrzucamy, bo będzie T1 liczbą mniejszą od 0. Czyli ja tego nie chcę jak najbardziej. No i cóż, biorę pod uwagę tylko te 2. Teraz muszę rozwiązać to jakoś. Nie mogę tego rozwiązywać w T, tylko muszę wrócić do x-ów. Czyli za T z powrotem stawiam 2 do x. Czyli 2 do x to się równa. I tu mamy y plus pierwiastek z y kwadrat plus 4 przez 2. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale jak to mi dało możliwość wyliczenia, bo wiem, że szukam funkcji odwrotnej, czyli muszę wyliczyć x równa się. No, jesteśmy już coraz bliżej. Udało nam się sprowadzić na jedną stronę funkcję wykładniczą. Po prawej stronie nie mamy nic z x-em i uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo dobre. Czyli teraz musimy obustronnie zlogarytmować nasze równanie logarytmem o podstawie 2, bo taka jest podstawa naszej funkcji wykładniczej. Czyli tu będzie tak, logarytm o podstawie 2 z 2 do x równa się logarytm o podstawie 2 z tego naszego wielkiego wyrażenia. I tu jest pierwiastek, nie nawias. Czyli y kwadrat plus 4 przez 2. Co mi to daje? Po lewej stronie, jeżeli logarytm, jeżeli ja mam tutaj potęgę w argumencie logarytmu, to ją mogę wyciągnąć przed logarytm, a logarytm 2 z 2 to jest 1, czyli x razy 1 to jest x, to się równa, a tu, moi drodzy, mogę skorzystać z własności logarytmu, który mówi, że jeżeli dzielę jego argumenty, to mogę to rozbić na odejmowanie dwóch logarytmów. Czyli to będzie logarytm o podstawie 2 z wyrażenia y plus pierwiastek z y kwadrat plus 4, które jest zawsze dodatnie, minus logarytm o podstawie 2 z 2, czyli wiem, że to już jest 1. I wyliczyłam mojego x-a, czyli teraz mogę zapisać, że jest to moja funkcja odwrotna zależna od y-ka. Jeżeli zapisujecie to jakoś inaczej, możecie dostosować oznaczenia do tego, co macie na ćwiczeniach lub też wykładach. I to jest, moi drodzy, koniec naszego zadania. Czyli udało nam się, chociaż powiem szczerze, że jeżeli zabieracie się do tego logarytmując od razu, no tu można mieć wiele wątpliwości, bo na tym etapie czy na wcześniejszym trudno jest pozbyć się tak jednocześnie tego 2 do x, czyli żeby to znalazło się na jednej stronie, no ale te rozwiązanie naokoło daje taką możliwość. Ja zapraszam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie do innych zadań związanych z wszelkimi własnościami funkcji, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.